Dzisiaj gościem telewizji internetowej Niezależny Lublin, dziennika internetowego lublin.com.pl jest pan Kamil Gołębiowski, rzecznik komendanta policji w Lublinie. Dzień dobry, witam. Panie Kamilu, chciałem spytać o bardzo bulwersującą rzecz, która odbiła się dużym echem wśród mieszkańców naszego grodu w zeszłym tygodniu, w czwartek 29 listopada. Doszło do napadu na dziewczynę. Została ta dziewczyna oszpecona, można powiedzieć, została pocięta. Sprawcy są do dzisiaj nieznani, chociaż mija już ponad prawie tydzień. I co policja robi w tej sprawie? Informacje o tym zdarzeniu dostaliśmy właśnie w czwartek, kilka minut przed godziną 10. Z tego zgłoszenia wynikało, że 29-latka została pobita w centrum Lublina przed swoim blokiem, w którym mieszkała. Jak się okazało, policjanci z wywiadowcy od razu tam pojechali na miejsce. Policjanci ustalili, że 29-latka została zaatakowana przez trzech mężczyzn. Posiadała ona rany na ręce, miała porwaną również bluzkę. Opisała policjantom od razu tych mężczyzn. Funkcjonariusze wspólnie z drugim patrolem ruszyli na miasto, zaczęli poszukiwać tych mężczyzn, jednak od razu te czynności nie przyniosły efektu. Przyjęliśmy zawiadomienie od tej kobiety. Prowadzimy teraz postępowanie w tej sprawie. Zabezpieczyliśmy już monitoringi z kilkunastu miejsc, gdzie mogli zostać nagrani ci mężczyźni. Teraz te wszystkie monitoringi są przez nas analizowane, będziemy to wszystko dokładnie sprawdzać. Mamy już pierwsze ustalenia w tej sprawie, jednak na chwilę obecną będziemy chcieli tutaj we własnym zakresie prowadzić czynności wykrywcze w tej sprawie. Wiemy już mniej więcej, jak mogły wyglądać te osoby. Jedną z osób mamy nagraną na monitoringu. Policjanci również dzisiaj wspólnie z tą pokrzywdzoną prowadzą czynności. Będziemy starali się sporządzić portret pamięciowy tych mężczyzn, żeby jak najlepiej mieć wiedzę na temat wyglądu napastników z tego zdarzenia. Ta kobieta posiadała rany na ręce, została poddana opinii tutaj biegłego, została wykonana obdukcja. Na chwilę obecną wiemy, że te obrażenia są poniżej dni 7. Nie ma tutaj mowy o oszpeceniu czy też o jakichś poważnych obrażeniach. Niemniej jednak to została tutaj zaatakowana i będzie my tutaj starali się robić wszystko, żeby tych sprawców zatrzymać. Czy może pan potwierdzić albo zaprzeczyć, że przynajmniej dwa z tych sprawców byli niepolskiego pochodzenia? Z informacji, jakie przekazała nam tutaj pokrzywdzona, wynika jednoznacznie, że według jej wiedzy jeden z mężczyzn był Polakiem, natomiast dwóch byli to mężczyźni o ciemnej karnacji skóry i oni najprawdopodobniej nie byli Polakami, jednak tutaj my badamy również inne tropy, staramy się tutaj bardzo dokładnie sprawdzić tą całą sytuację, żeby nie pominąć niczego w tej sprawie i zweryfikować wszystko jak najdokładniej. Staramy się tutaj policjanci również z patroli, również policjanci z Wydziału Kryminalnego, Komendy Wojewódzkiej, Komendy Miejskiej są poinformowani o tej sprawie. Jeżeli natkniemy się na któregoś z mężczyzn przypominającego wyglądem właśnie opis, jaki podała nam ta kobieta, będziemy zatrzymywać tych mężczyzn, będziemy starali się prowadzić czynności, żeby tę sprawę jak najszybciej rozwiązać. Zdaje pan sobie sprawę oczywiście, że to samo wydarzenie, które miało miejsce gdzieś w godzinach wczesnoporannych, było poprzedzone jeszcze wcześniejszym incydentem z inną dziewczyną na tej ulicy, prawda? W tej sprawie przesłuchaliśmy zarówno tą 29-latkę pokrzywdzoną, jak również jej znajomego oraz koleżankę. Koleżankę, która wróciła wczesnym porankiem z dyskoteki. Powiedziała, że została zaczepiona przez nieznanego jej mężczyznę, który wszedł za nią na klatkę. Znajomy tej kobiety wyszedł na klatkę, tam doszło między nimi do przepychanki. Być może właśnie ta przepychanka tutaj spowodowała to, że ci mężczyźni później wrócili na klatkę i tutaj szukali tego właśnie chłopaka, który tam wcześniej ich przegonił. Oni zaczepili tą 29-latkę, ci mężczyźni później, jak już wracała ze sklepu, zaczepili ją, chcieli z nią rozmawiać na ten temat, czy zna tego człowieka, który ich wcześniej zaczepił. No i stąd właśnie cała ta sytuacja wynikła. Ona w dość zdecydowany sposób odpowiedziała im, żeby dali sobie spokój z całą tą sytuacją. Doszło do konfliktu, no i niestety została ta dziewczyna zaatakowana. I panie Kamilu, jeszcze jedna sprawa. Internauci twierdzą, że policja działała dosyć opieszale. Mija praktycznie 5 dni, a nie ma jeszcze portretu pamięciowego. Tak jak już powiedziałem, my tutaj w tej sprawie staramy się wykonywać wszelkie możliwe czynności. Policjanci od razu przystąpili do poszukiwania tych mężczyzn. Kobieta na początku była bardzo roztrzęsiona, były
trudności z tym, żeby bardzo dokładnie mogła nam opisać wygląd tych sprawców. Została ona zabrana do szpitala dopiero wieczorem. Przyjęliśmy od niej zawiadomienie, z którego mogliśmy wyciągnąć dużo więcej informacji. My od razu zabezpieczyliśmy monitoringi, te monitoringi są przez nas badane. Tutaj nasze czynności prowadzimy w bardzo wielu kierunkach. Zarówno... Przepraszam, mówi pan raczej o tej dziewczynie, która została śledzona z klubu? Nie, mówię o tej dziewczynie, która została pocięta. Czyli tu też są jakieś monitoringi? Z całej tej sytuacji, z całego tego zajścia monitoringu nie ma, bo w tym bloku akurat na klatce schodowej monitoringu nie było. Jednak wszystko wskazuje na to, że obie te sytuacje są ze sobą związane i ci sami mężczyźni, którzy zaczepili tą dziewczynę wcześniej, która wracała z dyskoteki, to są ci sami, którzy później zaatakowali 29-latkę, bo oni tak naprawdę wrócili tutaj, żeby tutaj rozliczyć się z tym chłopakiem, który ich wcześniej zaatakował. I tu chciałem sprostować jedną rzecz, bo pan na wstępie powiedział, że do tego ataku doszło przed blokiem. Tutaj do tego ataku doszło na klatce schodowej, tak, na klatce na klatce schodowej, tej w okolicy bloku. Tam, na popiełuszki. No, na popiełuszki tam nie było, żadnego monitoringu, także my tutaj z tego zajścia nie mamy monitoringu. Ta dziewczyna była też na tyle zdenerwowana, pokrzywdzona, że ona dokładnie nie była w stanie od razu nam wszystkiego tutaj opowiedzieć. Dopiero kolejne przesłuchanie pozwoliło na to, żeby uzyskać trochę więcej informacji, ale tak jak mówię, zabezpieczyliśmy już monitoringi, które mogą nam tutaj bardzo pomóc w tej sprawie. Dzięki tym monitoringom mamy już pierwsze informacje na temat wyglądu jednego ze sprawców. Będziemy starali się teraz dotrzeć do tożsamości tego człowieka. Portrety pamięciowe, które również są sporządzane, będą tak samo bardzo pomocne dla policjantów, którzy na pewno wszyscy funkcjonariusze w Lublinie będą zapoznani z tymi informacjami. Jeżeli natkniemy się na tych sprawców, to na pewno zostaną oni zatrzymani. Sprawdzamy również dyskoteki, sprawdzamy miejsca, gdzie ci mężczyźni mogli przebywać wcześniej przed całym zajściem, żeby tam również zasięgnąć informacji, ewentualnie również, jeżeli tam były monitoringi, były takie informacje, również zabezpieczyć takie nagrania. Panie Kamilu, ponieważ ja dzisiaj rozmawiałem z jednym ze świadków zdarzenia, a także z tą dziewczyną, która jest pokrzywdzona, mam pytanie, bo rozumiem, że portret pamięciowy to jeszcze chwilę potrwa, ale po pierwsze, czy będzie on upubliczniony, czy będzie dostępny na przykład dla prasy, to jest po pierwsze, i po drugie, skoro macie zdjęcia z monitoringu z klubu, to dlaczego one dotychczas są nieupublicznione? Na chwilę obecną policjanci, którzy zajmują się tą sprawą, zdecydowali, że nasze czynności będą prowadzone we własnym zakresie. Będziemy starali się tutaj własnymi ścieżkami, własnymi informacjami docierać tutaj do tych mężczyzn. Jeżeli uznamy, że będzie konieczność opublikowania takiego monitoringu, to na pewno taki monitoring zostanie przekazany do środków masowego przekazu. Będzie on umieszczony na naszej stronie internetowej, znajdzie się również w mediach i będziemy starali się również za pomocą innych osób dotrzeć do tych mężczyzn. Na chwilę obecną mamy tutaj swoje poszlaki, mamy swoje ustalenia. Najpierw chcemy to wszystko sprawdzić, a dopiero później, jeżeli będzie taka konieczność, to publikować monitoring. Ale wie pan, że obywatele, powiem tak szeroko, buntują się i oby nie doszło do jakiegoś samosądu na niewinnych osobach. My tutaj uspokajamy, bo to była jednostkowa sytuacja, był jednostkowy przypadek, nie było takich zajść wcześniej. I... Panie Kamilu, muszę sprostować, dzisiaj znowu ten świadek, który był gościem u nas w studiu, mówił, że on się nie ukrywa, podaje swój twarz, podaje imię, nazwisko i mówił, że wiele osób do niego pisało, że może nie identyczne, ale podobne zgłoszenia do niego napłynęły. Także to by było w sprzeczności z pana słowami. Internet ma to do siebie, że w internecie... Również pod tym tekstem, który się pokazał na Facebooku, było bardzo dużo różnych komentarzy i internet żyje swoim życiem, tam pojawiają się różne komentarze, różne informacje, niekoniecznie i nie zawsze potwierdzone i polegające one na prawdzie. My takich informacji o tym, żeby takie zajścia miały miejsce w tamtej dzielnicy Lublina, nie mieliśmy i tutaj chcemy, żeby uspokoili się też czytelnicy forów internetowych, bo tak naprawdę nie ma tam zagrożenia i nie ma konieczności tutaj, tak jak pan powiedział, wymierzania jakichś samosądów i innych rzeczy, które tam... Konieczności oczywiście nie ma, ale być może jest niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwa również nie ma, tak jak powiedziałem, nie było takich zajść, nie było takich zdarzeń. My nie mamy takich informacji, nikt nam tego nie zgłaszał na policję, żeby były takie zdarzenia, podobne zdarzenia z takimi osobami w dzielnicy Wieniawa, także... Uspokajamy i tutaj mówię, prowadzimy bardzo intensywne czynności, bardzo dużo tej policjanci nad tą sprawą pracują, są zaangażowani, są zaangażowani policjanci z wydziałów kryminalnych, operacyjnych, eksperci, którzy mają bardzo dobrą wiedzę na temat tego, jak rozwiązywać takie przestępstwa. Okej, dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję również.